Paweł Sobolewski, trener Łódzkiego Mazura. Panie trenerze, cóż to był za mecz? No, chciałoby się zadać takie pytanie, cóż to był za mecz? Uważam, że dla takich meczy się gra w piłkę nożną i się przychodzi na stadiony. Myślę, że kibice powinni być bardzo zadowoleni z takiego... Powiem panu, że skłonności przedzawałowe u wielu były. Myślę, że kibice powinni być bardzo zadowoleni, choć słabo zaczęliśmy ten mecz, bo już w 7 minucie chyba, czy 10 przegrywaliśmy 2-0. Ale fajnie skończyliśmy, czyli wygraliśmy ten mecz 3-2. Bardzo się z tego cieszymy, pokazaliśmy jako drużyna ogromny charakter, wolę walki i tak chcę, żebyśmy grali do końca tej rundy. No, bukmacherzy mogli się dzisiaj bardzo mocno zdziwić. No tak, niektórzy się cieszyli, pewnie już po pierwszej połowie, którzy postawili na granicę, a po meczu cieszyli się ci, co postawili na Mazurajuk. Także no tak to jest, tak jest na boisku, gra się 90 minut, nie 10, nie 20, nie 45, tak? Gra się 90 minut, chwała chłopakom i nam wszystkim za to, że walczyliśmy. Było to widać, że szybko się otrząsnęliśmy, zaczęliśmy grać. Bardzo ładną, uważam, piłkę. Strzeliliśmy bardzo ładne bramki. Tutaj Piotruś Wiktorzak, bardzo fajne wejście, asysta, bramka. Gratulacje, najlepszy zawodnik meczu, także jedziemy dalej. Panie trenerze, dzisiaj bardzo gorący doping z trybun. To chyba uskrzydla i ponosi. Chciałoby się, ja wiem, że mecze z granicą Kętrzyn rządzą się zupełnie innymi prawami, ale chciałoby się takie obrazki oglądać na trybunach chyba na każdym spotkaniu. Jasne, to było czuć, to było słychać, że mamy kibiców. Jestem za tym, żeby było tak co mecz u nas, żeby było tylu kibiców, nie tylko ci, co śpiewali, było ich dużo, ale tych takich postronnych, którzy oglądali mecz, też widziałem, że było przynajmniej dwa razy tyle jak zawsze. Także myślę, że tym meczem pokazaliśmy, że walczymy, biegamy, strzelamy bardzo ładne bramki, robimy bardzo ładne akcje i kibice, przekonamy kibiców, żeby chodzili częściej na nasze mecze. To panie trenerze, jeszcze jedno takie pytanie. Jak to jest? Z wiceliderem przegrywacie 0-7, a potem z trzecią drużyną w tabeli w przepięknym stylu wygrywacie 3-2 w przeciągu tygodnia. No tak to jest. No. Prawda jest taka. Ja wiem, że to nie był ten sam zespół. Prawda jest taka, dokładnie. To nie był ten sam zespół, jeżeli chodzi o ludzi, tak, o dobór, bo no, takie są prawa tej ligi. To jest zespół amatorski, można powiedzieć. Jedni pracują, drudzy się uczą, jedni mogą jechać na wyjazd, drudzy nie mogą i tak dalej, i tak dalej. Wiedzą ci, którzy się interesują tym, to wiedzą, o co mi chodzi. Ci, co się nie interesują i widzą goły wynik, mogą być zdziwieni, dlaczego tak jest. Wystarczy poczytać, zobaczyć skład i będą wszystko wiedzieli. Dziękuję bardzo i raz jeszcze wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Piotr Wiktorzak. Czarny koń trenera Pawła Sobolewskiego, który dzisiaj dokładnie w 100% zasłużył na to miano. Piotrek, wszedłeś na boisko, na zmianę, no i zrobiłeś dym. No tak, chciałem pomóc drużynie. Przede wszystkim cieszę się, że się udało to zrobić. Fajna asysta, bramka też cieszę się, że udało się zdobyć. No i cieszę się z tych 3 punktów zdecydowanie i głównie z tego, że wygraliśmy ten mecz. To było ciężkie spotkanie, bo mecze z granicą są zawsze, tak jak wspomniałem, rządzą się swoimi prawami. Jak się gra w takim spotkaniu i to przy tym gorącym wsparciu z trybun? No, doping na pewno dzisiaj był na wysokim poziomie, na pewno to nam dużo pomogło. A mecz był na pewno ciężki, bo przegrywaliśmy 2-0, no to źle zaczęliśmy ten mecz, ale wstaliśmy, udało nam się odrobić i z tego się cieszymy. Dzięki wielkie. W takim razie życzę sukcesów, kolejnych punktów, w kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo.